Ma che ma. Na playerze się nie da. Przyszysz. A tak z tyłu? Nie wiem, tam nic nie zrobisz. Wszystko się da, Patryk. Nie ma. That's right, baby. Siema, Tomku, bardzo serdecznie z tej strony. Siema, siema. 95. Rozumiecie, wiecie, zagadki. Dzisiaj rozwiązujemy naprawdę trudne zagadki. Dzisiaj będziemy mieli około 14, ale nie wiem jak. Powiedzmy 14 zagadek bardzo łatwych do rozwiązania dla dorosłych. Spokojnie poradzić, chociaż oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Strzelę oczywiście aż tak zagadkę. Siedzi około do taka zagadka. Już teraz wam mówię, że to naprawdę nie było łatwe, bo normalnie głosu bym nie chciał, ale obiecałem na pewno 2 miliony to zrobię, dlatego słowa dotrzymałem, zrobiłem. Mam nadzieję, że jesteście i że oglądacie. O, także zaczynamy. No i dobra, zaczynamy od zagadki, kogo byśmy uratowali. Okej, w tej obecnej sytuacji, no wydaje mi się, że gościu, to jest ten gościu z góry, który może pomóc tylko jednej osobie. Ja bym osobiście pomógł chyba raczej tej dziewczynce, chociaż nie wiem, czy to jest może jakaś mała karzełka, ale wydaje mi się, że nie, jest to po prostu dziewczynka. Więc jakby dzieci przodem, dzieci zawsze na początku, także... Skorpiony zazwyczaj są, po prostu skupiają się na małych dzieciach, czyli skorpiony już nawet nie tyle co na dzieciach, tylko po prostu na osobach mniejszych, bo tak, no, przynajmniej mi, jakbym był w świecie zwierzęcym, wydawałoby mi się, że do osoby mniejszej łatwiej się jakby dostać, że z tą osobą można sobie bardziej poradzić. Dobra, kogo byśmy uratowali tutaj? Więc mamy te ryby, bierz wędkę i łów te ryby najpierw, Boże, takie piękne sztuki. Titanic, to nie zostało niewiele czasu, ta płacze, ta krzyczy, a ta ma gips, oczywiście, że dziewczynkę z gipsem, czyli dziewczynkę po środku. No to nie widzę innej opcji, tylko pomóc dziewczynce z gipsem. She can swim, jak to nie, jedną ręką też może sobie poradzić, jakby tylko, rozumiecie, kraulem jedną łapą, halo. Komu tutaj byś pomógł? O nie, gościu na kula, gościu chyba nie tyle co niewidomy, tylko po prostu starszy pan. Dziadzia, no ale oni są na skrajach, więc pomógłbym tej osobie w środku również, ponieważ ona się znajduje w miejscu, które może się zapaść. Więc jeżeli to jest na przykład ruch płyt tektonicznych, tutaj będzie jakieś mocniejsze trzęsienie ziemi, no to pomógłbym osobie w środku, bo raczej by się zapadło i to może być problem. A napisz w komentarzu, komu ty byś pomógł, ja bym pomógł w środku. Dobra, Nick jest właścicielem sklepu z kawą, o kurde, czyli ma takiego swojego Starbucksa, Nickbucks, rozumiecie, taki zaraz, tak bym nazywał się Nickbucks. Tego poranka odkrył, że dużo pieniędzy zniknęło z register, czyli z kasy, o kurde. I ostatnim czasem on był tutaj, strasznie ciężko mi się słuchać, bo jakby dźwięk jest za głośny, a mikrofon za... Dam se tak, o, będę miał uszy, mogę mieć ucho jedno na wierzchu, nie gniewajcie się, tak będę. Ostatnim razem był tu noc wcześniej i pieniądze ciągle tam były, czyli ktoś albo musiał się włamać, albo coś się wydarzyło. Ostatniej nocy w kawiarni było tylko dwóch ludzi, to jest Henryk i znowu Hania, w sensie John i Anna, Henryk i Anna. Anna prawie trafiłem, dobra. Poczekaj, kim on był? Okej, John był baristą, a Anna panią od sprzątania, czyli po prostu czyściła w tym miejscu. Nick zadał obu pytanie w nocy. Te pieniądze jeszcze były, dobra, muszę się zastanowić, co tu się tak naprawdę wydarzy. I on opowiada, że podczas tego, kiedy nas było, to jest z kawiarni, tej nocy, kiedy pije, to spał z tym, tak? Więc spał tej nocy, kiedy to jest Anna, to się przypomina. Ona przecież się zmiała i mówi, że ja nie chciałam tych pieniędzy. Jak zawsze, nie siedziałam tutaj długo, no, ona podłogi, łaszek w
pokoju. Luna! Co tu się dzieje? Co on nie widział, że on przeskakiwał. On chciał dolecieć, ale nie doleciał chłop. Jego samochód nie wygląda na jakiś zniszczony. Jak on wyleciał przez drzwi, może ani się szyba, ani stukła, ani nic. No jak kogo mi pierwszego to? Co to za czerwony kapturek? To jest... O nie, pani z pospałką mojego gościu podał, to jest... O, jak kogo mi pierwszego uratował? Znaczy mówiłem kobiety i dzieci, ale gościu leży pod oponami swojego samochodu. To jakby trzeba by było mu pomóc, wyciągnąć go jakoś, wiecie. Czy tu będzie też napisz komentarz? Przyjechały służby bezpieczeństwa 998. Cały dom się pali, nieważne, przyjeżdżajcie szybko, strażacy wspaniali. Nasłuchałem się tych piosenek. Bruno, chodź! No, czasu. Tak, babka z zwaną ręką, i kapturek tam w ogóle wyskoczyła, z całą księżnika spędziała, znikł on po prostu tu. Co no, odzali do tego gościa, no. To jest pod samochodem, no to jest chyba proste, co? The unconscious one! Co ty to jest taki unconscious one, to jest ten gość, który najbardziej potrzebuje pomocy. Co? Na babku. Chodź, idę. Ja naprawdę nie mam racji. Nie kobiety z dziećmi, tylko gościu, który jest potrącony przez swojego jeepa w razie teraz, co tu się dzieje. To jest Ferry, to jest Ferry, to jest Kurem, to jest Ludwikiem do myślenia. Nie, oczywiście to jest wróżką. No i wróżką tutaj w tym wypadku baleryjny, tutaj tego, co siedzi, to jest bardzo, co się kocha. No to mam ta nauczycielka, pani bibliotekarka, bo mam w rękach wróżkę, ale wróżkę może nieść na dla swojej córki. To nie jest powiedziane, że ona musi być wróżką tak od razu, bo co? Bo ma jakiegoś kijaszka z gwiazdką, a może nie wiem, studiuje kosmologię, kosmetologię. To tutaj jest wróżką albo wróżkiem. O kurde, czego szukać? Ten gościu za kasą, który daje kredyty ludziom, jest zły, bo widać, że ma elfie uszy. To jest na pewno on. Gościu nie siedzi na Apple, tylko na Co-Apple. Co to jest? Nie wiem, bardzo dziwnie, jest wróżkiem. Wróżkiem jest ten typek, co ma elfie uszy. Oczywiście, że tak. Jest i on. Nawet ma włosy trochę, jak ja, elegancko zrobione. Także sobie dzisiaj do odcinka. Proszę bardzo, podniesiemy. Kto tutaj jest wróżką? Albo wróżkiem? No nic tutaj nie widzę. No naprawdę tu nic nie widział. Teraz chociaż na ziemię, nie na. Co ona? Ona czemu? Potem śpimy. Co? Co? Poczekaj. Aha! Ona jest wróżką, bo ma miecz i ten, ale może jakiś cosplay robi. A nie, to był chyba gościu. A to w ogóle nie chodziło o nią, to chodziło o gościa, bo ma ucho, je pizzę, ale ma ucho elfie. No dobra, czyli jednak te elfie uszy zawsze robią robotę. Dobra, kto tu jest wróżką? Nie wiem, ale za samochodem na panie Topel, zróbcie z tym co. Ktoś z człowieków, człowieczeństwa, tutaj z ludźmi, z ludzików. Nie no, ten zmieniał chłonę, ten tam silnik, tu ten sprząta od dołu, co się dzieje. No wydaje mi się, że chodzi ewidentnie, bez kitu, tego nietoperza za tym czerwonym samochodem. Napisz w komentarzu, kto jest wróżką. No to było najgłupsze, powiedz mi, kto jest wróżką, co to wiedzieć? Jak wiele telefonów naładujemy naraz? No kuźwa, no tyle ile kontaktów. Raz, dwa. Aha, bo tu odejdzie jeden, tu odejdzie jeden, tu odejdzie jeden, tu odejdzie jeden. Tu odejdzie jeden i tu odejdzie jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jakby nie patrzeć, powiedziałbym, że 16. Czy ja muszę jeszcze raz liczyć? No nie, czekajcie, bo to zrobiłem tak, wiecie, no pierdziel się, ale podłączamy. W każdym razie trzeba tak, najdłuższą listę trzeba podłączyć do tego kontaktu po lewej stronie, na maksa. Tutaj trzeba by było wsadzić i potem podłączać wszystkie do tego najdłuższego. I tych listek jest tu 6. No jakby nie patrzeć, to 6. Więc tyle, ile jest miejsc bez tych takich angielskich wtyczek i bez tej mocniejszej wtyczki, której też byśmy mogli nie podobać, znaczy taki grubszy kabel, na przykład na żelazko, to tam też byśmy mogli to zapłacić. Ale wydaje mi się, że to jest około, no kurczę, powyżej 10 na pewno telefonów moglibyśmy jednocześnie ładować i tak naprawdę nie wiemy, czy naładować, nie wiemy, czy chodzi o naładowanie, chodzi o ładowanie. W każdym razie, bez tego, bo co? A tam jest przecięte i on że tego nie widział, kurde, to wygląda jak w ogóle stetoskop taki do badań. A, tu jest jedna ta, tu jest, no właśnie o tym mówiłem, że grubsze tutaj na żelazko. Tu jest taka angielska wtyczka, nie wiem jaka do końca. Ile, policz mnie to, czyli zostaje to po zaaplikowaniu, raz, dwa, trzy, cztery, bez tego, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzynaście. Chyba tak,
14, 14, pomyliłem się o 2, ale ja myślałem, że w angielskiej wtyczce też możemy podłączyć, nie oszukuj mnie! Ci dałem radę, ale nie dałem, no więcej niż 10 bym podładował, 10 iPhone'ów jakbym ładował, szybko bym sprzedałem, normalnie ląda. Tutaj mamy oczywiście policję, o Boże, co to za fault shelter tutaj na komisariacie policji. Policja znalazła zagubione dziecko, no i co z tym zagubionym dzieckiem, coś się tu wydarzyło strasznego? Są dzidziogi z tyłu. To talk, and can't say where jest za mało, że to nie są jego rodzice. Trzeba po prostu wiedzieć, że pan detektyw wszystko kontroluje, musiałby wiedzieć. Policja przywieziała trzech ludzi, którzy powiedzieli, że są rodzicami jego. 3, 2, 1. They're allowed to spend 2 minutes along with the boy. A czyli musieli spędzić, o kurde, tam z przodu w fioletowym wygląda mi na krętaczkę i ona próbowała go przekupić hamburgerami, kolą. Czekolada? Oni obserwowali oczywiście przez okno. A to nie mógł powiedzieć, to jest jego mamą? Co? Tyle już nie był w domu, że nie pamięta? To jest jego mamuta. Gdzie byłeś? Gówniarzu, co? Gdzie byłeś? Co robiłeś? Dostał zjebkę. Mamo, ale ja przecież grałem klanówkę z kolegami, no to nie przejdzie. Bardzo długo cię szukałam wszędzie. Jak długo? Ona na pewno nie jest jego mamą, bo wydaje mi się, że tak się bała. Wydaje mi się, że ona, że to dziecko nie było nie wiadomo jak długo poza domem, więc wydaje mi się, że ona tak jakby na wyrost trochę powiedziała. Zobacz, tu jest twój ulubiony samochodzik. A on powie, tak, jestem głupi, nie wiem jaki samochód jest moim ulubionym. Więc jakby nie wiem, co te matki próbują przygotować, te biedne dziecko. To jest przestępcą. Ja bym powiedział, że to z dwójką. Tu nie było za długo tego dziecka w domu, więc ona za dużo wiedziała o tej sytuacji. Dwójka. To by dał czekoladę i frytki małemu dziecku. To są podejrzane próby, że zazwyczaj tak ci, którzy porywają te dzieci, próbują przekupować te dzieci. Mi się wydaje, że ta kobieta w środku mimo wszystko no, za mało, jednocześnie za mało wiedziała, ale za dużo też, że to dziecko uciekło jakieś nie wiadomo jak dawno, że szukała cię. A wystarczyło, żeby to dziecko powiedziało, kto jest jego matką, po co robić problem? No i tu by się przydał detektyw Rutkowski zdecydowanie, chociaż nie ma lepszych włosów ode mnie, on się obcina na garnek, a mi to zrobił profesjonalnie. Barberito, tak nie wiem, czego Rutkowski akurat w tych włosach, nieważne, to jest taka... Parafraza, anegdota, matka dostała swoje dziecko z powrotem. Dwie pary przyszły na policję. Proszę, o kurde, co tu się dzieje? No dobra, ta ma pieprzyka, jak moja siostra kiedy będzie tam jakaś szok, pieprzyka. Nasze dzieci zaginęły, ten jest Rudy po lewej, tak, tutaj może będzie coś z kolorem osób jego dziecka. Byliśmy w piątek na kampingu i zniknął! Nasze dziecko zniknęło! Zdjęcia chłopców, no i teraz znalezionych w ostatnim tygodniu, to gdzie ich trzymacie w takim razie? W celi, co oni wam złego zrobili, że ich trzymacie? Can you find your sons? Okej, okay, czyli pierwszy był... Tak, zauważyłem, że był Rudy na pewno. No i to by można było dopasować jakiegoś rudego chłopca. Albo pierwszego w tej czapce dziwnej, jakiś, nie wiem. Albo tego ostatniego w koszuli w kratę i to by nawet pasowało. Bo jego mama ma niebieskie oczy, także to by bardziej pasowało. Dobra, czyli do nich ten ostatni chłopiec, a do tych... Ten w środku ma fryzurę jak ten gościu i przy okazji ma pieprzyka, więc to może też być jakieś nawiązanie. Kurczę, dobrze zauważyłem tego pieprzyka. Zwróciłem uwagę przede wszystkim na włosy. Tak, czy to był ten ostatni? Mówiłem, albo pierwszy, albo ostatni. Jest ta grzywka, jest przedłużona grzywa przeznaczenia. Proszę bardzo, oczy po mamie, proszę bardzo, to było spostrzegawcze. Także super, nic więcej nie mieli. No i koszulę założył w kratę. Włosy ma po tacie zdecydowanie, ale pieprzyka się nie wyrzecie, chłopie. To jest twoja mama nauczycielka, albo pracuje, nie wiem, w zakładzie pogrzebowym, bo jakoś tak na czarno, więc nie wiemy, czym się do końca zajmie. I to już koniec. O kurde, ale było fajnie, no powiedzcie, że nie było fajnie. I tyle ode mnie, moi drodzy, zostawcie oczywiście hashtag zagadki i życzę wam miłego roku szkolnego. Oczywiście zostawcie też łapeczkę w górę. Powiedzmy te 20 złapeczek na dobry początek roku szkolnego. Jeszcze ty wiecie, czy nas tu łapę robiono? Macie poprawiona grzybka, krótko włoska, 95 specjalnie dla tej łapieczki. Tak byś miał specjalnie jak naj... Jeszcze go na pewno nie... Cześć, 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 Czarku i Haniu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem będziemy reagować na najlepsze, najtrudniejsze zagadki i rozwiązywać je. Po raz już kolejny, także mam nadzieję, że poprzedni odcinek oglądał wam się bardzo dobrze. Strzelaj łapeczkę teraz w górę, 20 tysięcy łapeczek i od razu pojawi się kolejny odcinek zagadek na kanale. Tymczasem sobie dziękuję za to, że jesteście, zostawcie hashtag zagadki 2. Pierwsze widzieliście, to teraz to zagadki 2. A potem będziemy jakieś inne hashtagi, w ogóle proponujcie swoje hashtagi w komentarzu. Max i Alex byli braćmi, ktoś tam umarł, prawdopodobnie może jakiś ich rodzic. Czy to mama? Tata, oczywiście. Akurat przypadek. Dwie osoby wybrać i tak źle wybrałem. Kiedy umarł ich ojciec, po 6 latach i zmieniania napisów, przeznaczył wszystkie pieniądze
Maxowi, czyli temu, któremu świecą się zęby. A ten jego brat, ten absolutely nothing to Alex, czyli Max dostał wszystko, a Alex kompletne zero, nul był w przepaści. Jak można umierać z zazdrości? No bo to są po prostu tylko pieniądze, stare. No bracia żyli razem w domu ich ojca, ogromnym domu, wspaniałym. No i pewnego dnia Alex zdecydował się dosypać trucizny, dosypać lejąc, dolać trucizny do kubka termicznego swojego brata i dał mu spoisonowany koktajl, czyli po prostu herbatkę, czy coś może, może to nie była herbata. I policja przyjechała na miejsce zbrodni. Okazało się, że Alex umarł przez truciznę. Jak to się mogło stać, że ten Alex, który... I w tym wypadku szło mi naprawdę dobrze, dopóki nie pojawiło się powiadomienie o tym, że wyszło demo pełnej wersji Baldi's Basics. Nowe miejsca w szkole, losowe wydarzenia i Baldiemu możemy dać nawet jabłko. Pomyślmy do tej strony rysowskiej i chyba na sam koniec wakacji... Pójdę, mamy napisać. Jak w ogóle wygląda szkoła? Nie, za chwilę. Po tej wyjdzie zanim do łomu. Zobaczymy, czy wam tak dobrze pójdzie. I poziom, który aktualnie będziemy grać, został stworzony przez generator. Aha! Mam naprawdę złe przeczucia. Bardzo złe przeczucia. Okej. Mam bardzo złe przeżycie, naprawdę. Ale zobaczymy w takim razie, co takiego się zmieniło u Baldiego. Może wyjdźmy stąd, zanim dowiemy się o jednej rzeczy za wiele. Specjalnie to dodali, ale zazwyczaj każdy youtuber jak się witał, to dopiero się witał po tym, jak bardziej skończył mówić. I teraz on przeszkadza w przywitaniu się. Ale nie mi, bo ja wykorzystałem okazję przy dużej ścianie tekstu, żeby to zrobić. Zacznijmy tą grę. Co to był za dźwięk? Co to był za dźwięk? Gramy w chowanego. Podobają mi się już te kraty. Domyślałem się, że tutaj nie wrócimy, dopóki czegoś nie zbierzemy. Zobaczmy, jak się mieści w tym pokoju, bo na pewno będzie tutaj zeszyt, który sobie zbierzemy już na sam. Początek nie trzeba było żadnego ubrania zrobić. Nie dostałem żadnej nagrody za to, że wziąłem zeszyt? Mamy grać chowanego, ale mam dalej zbierać zeszyty. Poczekam, aż mi się odnowi kondycja. Ponieważ mam pewne wątpliwości co do tego, czy on się aktualnie zacznie ruszać, czy nie. Jeszcze nie? Okej. Zaczęło się. Już słyszę naszą koleżankę gdzieś w tle. Aktualnie się bawi na placu zabaw. Nie zauważyła nas, a to oznacza, że możemy chyba bezpiecznie stąd odejść. Wziąłem tam jabłko. Jak zrzucić jabłko z drzewa? Ja bym spróbował... Nie, palnąć głową w to nie mogę. Jest winda. Chciałbym używać windy już na samym początku gry. Nie jestem tego pewny, ale może na początek udaje mi się nagrać kogoś, kiedy znajdziemy cokolwiek, co by nam pomogło. Oj, mam zeszyć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby go od razu wziąć, bo on jest teraz szybszy. No jak ja znaję, chciałam, że to ma tam 3-4. Ale to jest, kiedy jest winny. Ona chce się z nich zabawić. Czy też są jakieś nowe postacie? Kto
Czy skarpeta się zaczął rozmażać? Skarpeta mnie zaczyna przerażać. Czekam na pana, ten skarpeta. To jest moja dobra postać w Baldim. Jeżeli stoicie przed tym ciężkim wyborem, z czego zrobić fanart z Baldi's Basics, to już wiecie. To musi być fanart. Ale subskrypcja może skarpeta. Jedź w drugą stronę. Albo nie, chcemy iść do mnie. Nie. Gra jest teraz taka osoba, że nie wiem, od czego mam zacząć. Nie wiem w ogóle, gdzie są. Zaraz, ja mam żuro. Relacje do żuro. O nie. Nie wiem naprawdę, co mam zrobić w tym momencie. Ale się czuję bardziej moje. Tego, że kiedy już będzie ten losowy generator tych poziomów, to nie będzie dało się przejść po prostu. Gdzie są te eventy, które mają się pojawiać co parę minut? Tam w ogóle nie zareagował na obecność. Czy to jest to, o czym wcześniej była mowa? Nie wiem. Maszyna do robienia mrów Baldiego przestała dobrze działać. Ciekawie jest bardzo, podoba mi się to. Ale teraz, naprawdę ciężko było przejść Baldiego już w tej jego podstawowej wersji. A teraz jest to jeszcze cięższe, a raczej będzie właśnie ze względu na ten poziom losowości. Teraz nie będzie można już taktyki żadnej dobrać do tego, co to jest. Czy to jest jakaś zarzutka? Co ja mam coś zrobić? Weźmy to za to. Tak, ja mam to. Nie! Dobrze słyszę, czy on tutaj wchodzi? Miejsca. Tu nic. O nie, nie, nie. Nie rób tego. Co ja mogę z tym zrobić? No zapnij to. Nie! Ja o tym właśnie mówiłem. Mała teleportacja, proszę. Szybciej do mnie dojdź. 20 sekund? To nie jest tak źle. Dobra, używamy teraz kasek. Mam nadzieję, że tym razem się uda jej użyć. Widzicie? O jest, weszło. Czemu na prawym przycisku to dopiero weszło? Nie chcę jeszcze używać tego. Ja chcę poczekać. Ty jak chcę odbyć karę jak normalny obywatel. Aha! Naprawdę mi się używało, bo gdzieś... A, flamek nie! Faktycznie, naprawdę mi się używa... Wszystkich... przedmiotów... To się nie dzieje, nie? To się nie dzieje. Czy to jest powódź? To jest powódź? Mam nadzieję, że ona szybko minie, bo tam nie wejdę po ten zeszyt cholerny. Wszystkie drzwi się otworzyły, to są dwa zeszyty. Czy to były drzwi? Nie, nie wierzę. Tam były drzwi, za które trzeba zapłacić, żeby przejść. No jak zjadł, nie mam nic zrobić. O, tak grałem się naprawdę dobra w przyszłości. Naprawdę dobra w irytowaniu mnie, niszczeniu mi psychiki. Zabijaniu każdej mojej szarej komórki, jedna po drugiej. W tym momencie zaczyna się gra. Aha, w tym. There you're not. Dobra, mamy przynajmniej dwa zeszyty na początek. Nie
szorca. Czy myślę, że warto byłoby też te wszystkie tego typu zbierać? Nie wiem, czy zbieranie ich takiej szybkiej. Czy tam jest ten tak? Cholera, mam pomysł. Chcę coś sprawdzić. Czy mi się uda zrobić takie małe drzwanko? Na początku oczywiście wolałbym. O, on nie działa, tak? Teraz zauważyłem, dopiero może nie działa, zepsuł się. Bald jest jeszcze za tyle wolny, że... Właśnie, jeszcze możemy go ominąć jako tako. To jest oczywiście pokój, w którym nas nie powinno być, więc chcemy stąd jak najszybciej wyjść. Oczywiście robimy wszystko, co tylko się da, żeby Baldiego spowolnić. A dalej możemy chodzić w taki sposób, żeby przy okazji nam się stamina odnowiła. Ale jest chyba lepiej iść dalej. Nie wiem, co z tym... z tą windą. Ona jest dziwna. Co zrobić, żeby ją włączyć? Chciałem dojść sobie do tych sześciu notesów. Co to zmienia? Nie wiem, co się dzieje, ale dzieje się coś ciekawego. Co? Myślę, że to było wystarczająco blisko. Już nie dało na tym użyć. Jesteśmy w miejscu, w którym my zaczynaliśmy. Nie chciałem dojrzeć. No, bo my tutaj wszystko już mamy. Tam jest płaska karpeta i ktoś jeszcze. Nie telefon tam tylko jest, ale tam nie wiem, czy ja chcę tam iść, czy nie chcę. Teraz tu Przemek chce może. Włącz łóżki. Speeda i uciekamy stąd. Powiedziałem, chcesz tam jeszcze szybko się wyzeszyć. A najlepiej w ogóle to było, gdyby mi się udało to jakoś przejść. Co teraz będzie? Mam 25 lat, a ty mi dajesz 25 sekund. Czy to jest czasu? Użyłem tego na te dni. On i tak wejdzie. Bam, już przeklapany. Mogę w stanie wykorzystać ten czas. Da się dalej w rogu stanąć i nic mi się nie stanie? Nie wiem. Biegałem i z wychodziłem. Czekajcie, trzeba uważać.
A tam będzie 7. A nie, tu jest 7. Ej! Wiesz, jak tam to jeszcze dobra? Tutaj teraz tylko przejść, nie wierzę to! Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja muszę do tego podejść jeszcze na spokojnie, żeby poznać taktykę na to. Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. I... Słuchaj, do końca wakacji. Mm-hmm.